czuję się fajnie, bo będę coś musiał robić. I nic w tym dziwnego. Teoretycznie 2 miesiące, a w praktyce prawie pół roku. Tyle czasu szkolne mury świeciły pustkami. W końcu nadszedł 1 września, a wraz z nim rozpoczęcie roku szkolnego i powrót do szkolnych ławek. Dla większości uczniów to długo wyczekiwany i ekscytujący dzień. Chciałem poznać nową szkołę i bardzo lubię się uczyć, dlatego tak długo wyczekiwałem. I też stres związany właśnie z tą nowością. Bardzo się denerwowałam wczoraj i nie umiałam zasnąć. Tu jest bardzo fajnie, mamy bardzo fajną panią. Nas jest mało w klasie. Są wakacje, dzieci w domu siedziały, no a teraz trzeba już do tych normalnych obowiązków dnia codziennego wrócić. Przed uczniami nowy, ale niewątpliwie też trudny rok szkolny. Chcielibyśmy, cała społeczność szkolna, i dyrekcja szkoły, i nauczyciele, uczniowie i rodzice, by ten rok szkolny odbywał się w formie stacjonarnej. Rzecz jasna, mamy na uwadze zagrożenia epidemiologiczne i dlatego przygotowujemy się również na to, by działania mogły być hybrydowe. Rozpoczęcie roku szkolnego we wszystkich zebrzeńskich szkołach odbyło się stacjonarnie. Tradycyjnie pojawili się też pierwszoklasiści, którzy dumnie przekraczali progi szkoły, trzymając w rękach tyty, nieraz większe od nich samych. Kilka zebrzeńskich placówek podczas wakacji przeszło metamorfozy, których nie przeoczyli nawet ci najmłodsi. Uczniowie szkoły w Grzybowicach, pytani o to, co zrobiło na nich największe wrażenie, jednogłośnie odpowiadali. Sala gimnastyczna. Ta sala. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8 w Zabrzu Grzybowicach nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Sala otwarta. Zaplecze wspaniałe, budowla wspaniała. Oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie nasze władze, które zdecydowały, że tutaj w Grzybowicach taka sala powinna powstać. No i powstała. Jest to marzenie, czy było to marzenie ludzi, którzy tutaj chodzili do szkoły, ćwiczyli, uczyli się. Serce rośnie, kiedy widzimy nowy obiekt, ale myślę, że obiekty to tylko skorupki. Najważniejsze to, co widzimy w obiekcie, a tu ogrom zaangażowania. Zaangażowania przede wszystkim dyrektora, nauczycieli, ale też Rady Dzielnicy i mieszkańców Grzybowic. Bardzo się cieszę, że ta długo wyczekana sala jest dla nich takim miejscem integracji. Jestem przekonana, że Zabrze, które przecież słynie ze sportu, doczeka się kolejnych wspaniałych sportowców, którzy być może dziś są na tej sali. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, wspaniałych chwil w tym obiekcie, no i udanego, zdrowego roku szkolnego. Wszystkiego dobrego.